imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za wszystko dziękujcie Bogu. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, Panu Bogu nie są potrzebne nasze podziękowania. Są natomiast bardzo potrzebne nam. To dla naszego dobra powinniśmy nieustannie za wszystko dziękować Panu Bogu. I nie tylko za to dobre, za to, co chcielibyśmy osiągnąć, Pan Bóg nam daje, ale również i za to, co po ludzku, co po naszemu wydaje się złe, choćby i najgorsze. Za wszystko dziękujmy Bogu w przeświadczeniu, w wierze, że skoro Pan Bóg coś dopuszcza, to chce i potrafi z tego wyprowadzić większe dobro. Jeżeli jesteśmy skrzywdzeni przez kogoś, mocno poranieni nawet, to oczywiście Pan Bóg nas nie krzywdzi. Krzywdzi nas człowiek. Ale Bóg dał każdemu z nas, również temu krzywdzicielowi, wolną wolę, której nie odbierze, nie cofnie. Ale jeżeli Pan Bóg dopuszcza tę krzywdę w naszym życiu, czy jakąkolwiek stratę, ból, cierpienie, porażkę życiową, to chce obrócić to w nieporównywalnie większe dobro dla nas, zbawienie. Chociaż my tego nie musimy rozumieć. Nie widzimy jeszcze, nie ogarniamy. Ale Pan Bóg wie wszystko. Zna dalszy ciąg naszych życiowych dróg. Może najboleśniejsza strata jest potrzebna, żeby nas czy kogoś innego przed czymś złym uchronić. Pan Bóg wie wszystko, wszystko może. Jemu należy bez reszty zaufać. Pamiętam, jak kiedyś, przed laty, w świętej pamięci ojciec Czesław Habielski, jezuita, opowiadał, jak lekarz oznajmił mu, że jest chory na rak. A było to w tamtych czasach był to wyrok śmierci. Wtedy jeszcze nie znano takich metod, jakie są dzisiaj. I ojciec Czesław, wówczas przeświadczony, że musi niebawem umrzeć, i to w cierpieniach, poszedł do kaplicy domowej. Uklęknął przed Najświętszym Sakramentem i powiedział, wprawdzie z ciężkim sercem, jednak szczerze, dziękuję Ci, Panie Boże, za tego raka. Wiem, że to będą najpiękniejsze, najlepsze rekolekcje w moim kapłańskim i zakonnym życiu. Że Ty mi tę chorobę dajesz, czy dopuszczasz z miłości, żebym się oczyścił, bo wielką łaską jest czyściec dany tu na ziemi. Chcesz mnie wziąć do nieba i dzięki Ci, Panie Boże, za tę chorobę i za to cierpienie, które mnie czeka. Potem się okazało, że diagnoza była mylna. Ojciec Czesław wcale nie miał raka. Tym razem już z lżejszym sercem, w innym nastroju. Ale tak samo udał się do domowej kaplicy, klęknął przed Najświętszym Sakramentem i powiedział, dziękuję Ci, Panie, za to, że jednak nie jest ten rak. Że będę mógł Tobie dalej służyć, że będę mógł jeszcze z Twojej łaski i dobroci wiele dobrych rzeczy zrobić. Dziękuję Tobie, Panie.
I tu jest wielka mądrość życiowa. Za wszystko, bez wyjątku. Za dobre i za złe. Za to, co zrozumiałe i niezrozumiałe. Za wszystko dziękuj Panu Bogu. W ten sposób wytrącisz diabłu z ręki niebezpieczny oręż, którym przeciwnik pragnie Ciebie zgubić. Oręż w postaci takiego podszeptu. Zobacz, jak Cię ten Twój Pan Bóg urządzi. Ty Mu tyle dajesz. Chodzisz na wszystkie nabożeństwa. Majowe, czerwcowe, październikowe. Tyle się modlisz. Zachowujesz Jego przykazania, a On Cię tak urządził, widzisz? I jeszcze chcesz temu Panu Bogu być wiernym i Jemu służyć? Jeżeli dziękujesz za wszystko Panu Bogu, odpowiesz wówczas, idź precz, szatanie. Ja wiem, że Pan Bóg mnie dobrze prowadzi. On jest kochającym Ojcem. I za wszystko Jemu dziękuję, również za to, za co mojego dobrego Boga chcesz przede mną oskarżyć, bo wiem, że On wyprowadzi to na moją korzyść. Że to, co w tej chwili cierpię, co przeżywam tak bardzo boleśnie, okaże się dla mnie zbawienne. Zatem idź precz, szatanie, a Ty, Panie Boże, prowadź mnie zawsze i wszędzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.